Zagotowałem brokuły. Następnie na dużą patelnię nalałem oleju. Co jeszcze? Peperoncino. Ja olej i czosnek. Teraz dodam 3 ząbki czosnku. Wodę po brokułach nie wylewam, tylko zostawiam. Będę w niej gotował makaron. Zaraz tutaj dodam czosnek. Co? Wrzucam 3 ząbki czosnku. O. 1, 2, 3. Gaz jest już zapalony. Ile to tak trzymać mam? Ile to? Ale się jeszcze nie przypala. Jak się przygrzeje, to? Chwileczkę, tak żeby lekko chwyciło. Chwileczkę, żeby lekko chwyciło, żeby się nie przypaliło. Gorzki jest. Jak przypalisz czosnek, to jest gorzki. Czosnek. A czemu się jeszcze woda nie gotuje? Puścił aromat. Z papryczką jeszcze peperoncino. Odstawiam, żeby się nie przypalił. Włączam wodę na... To dalej tej wody. Na makaron. Oczywiście są kłopoty. Jeszcze, jeszcze. Teraz odważam makaron. Złe 30 deko makaronu. Czosnek już jest podsmażony leciutko. Ściągnięty z gazu, żeby się nie przypalił. Wrzucam brokuła. A gdzie dałeś tam naklejkę z tego makaronu? Ty dłużej się odkratał. Na gaz to wstawić? Co? Czy nie widziałeś, co otwierasz? Lekko podgrzewam. Do brokułów została dolana teraz woda. Z gotowania brokułów. Z gotowania. Trochę wody, no. No tu się gotuje woda na makaron. Oczywiście ugotowany brokuł. Z czosnkiem i peperoncino. Z czosnkiem i peperoncino. Wrzuciłem makaron do gotującej wody. Było 30 deko na pewno? Było 30 deko makaronu na 2 osoby. No dalej się tutaj gotuje, przysmaża, dopóki się nie zagotuje makaron. Nie, to nie zaraz paruje. Brokuły już są wyłączone. Woda odparowała. Woda odparowała. Żona podpowiada. Makaron się gotuje. Czemu aż 2 gary żeś pogrudził? Odcudzamy makaron. I wrzucamy do... Do przygotowanego brokuła. No właśnie, do przygotowanego brokuła. Mieszamy i danie jest gotowe. Tak? Tak. Tak.
Można nakładać. Układamy na talerz. Jedna, druga porcja. Proszę bardzo. Gorące.